popołudnie z TVP 3 Rzeszów. Czas rozpocząć. Anna Sabat, witam i zapraszam na program, w którym rozmawiamy z aktorami, reżyserami, przedstawicielami świata sztuk plastycznych i muzycznych, twórcami i odtwórcami o ich najnowszych dokonaniach oraz planach. Przypominamy, zestawiamy, konfrontujemy, komentujemy i relacjonujemy wydarzenia społeczno-kulturalne w naszym regionie. Już teraz zapraszamy na nasz profil facebookowy, bo mamy niespodziankę dla tych z Państwa, którzy, uwaga, przeżyli ze sobą kilka dekad. Napiszcie, za co kochacie swoją drugą połówkę. Może być wierszem, może być w kilku prostych, żołnierskich słowach. Ważne, by było to szczere i uczciwe. Autorów najpiękniejszych wyznań nagrodzimy zaproszeniami do Filharmonii Podkarpackiej na komedię romantyczną, w której zagra m.in. Anna Korcz i Piotr Szwedes. Dziś porozmawiamy o walentynkach. Komercyjne święto z serduszkami w tyle. Tuż, tuż, jednych wprawia w zachwyt, innych przyprawia o mdłości. Zdaniem psychologów jest jednak potrzebne, bo może być pretekstem, by zastanowić się nad tym, z kim jesteśmy związani i do czego wybraliśmy tę osobę. Dziś w programie będzie też o poszukiwaniach muzycznych talentów i wyzwaniach, jakie stoją przed finalistkami konkursu Miss Mielca. Najpiękniejszą poznamy 28 lutego, a już teraz zaglądamy do kalendarium. Sprawdźmy, co tego dnia wydarzyło się w przeszłości właśnie 12 lutego. Debiutowała w biało-zielonych, ale popularność zyskała z zespołem Czerwono-Czarni. O mnie się nie martw, 13, nie bądź taki szybki, Bill. To tylko kilka z wielu przebojów Katarzyny Sobczyk, a właściwie Kazimiery Sawickiej. Big Beatowa wokalistka urodziła się w Tyczynie, który od kilku lat organizuje konkurs jej piosenek, które w latach 60. nie schodziły z list przebojów i odnosiły spore sukcesy na opolskich festiwalach. O historii zlikwidowanych już państwowych gospodarstw rolnych przypominają stare zniszczone budynki. PGR w Mszanie, Moszczańcu czy Cergowej, gdy powstawały, były oczkiem w głowie komunistycznej władzy. Dla jednych są symbolem marnotrawstwa, dla innych miłym wspomnieniem darmowych mieszkań deputatów na mleko, kartofle i węgiel. 6 lat temu w Łańcucie otwarto odnowiony budynek dawnego kasyna urzędniczego Ordynacji Potockich. Kiedyś miejsce spotkań i rautów, dziś przypomina o historii miasta. Wśród eksponatów znalazły się także pamiątki związane z 10. Pułkiem Strzelców Konnych, który przed wojną stacjonował w Łańcucie. Czasem wystarczy chwila, innym razem rozkręca się latami, a jak nas dopadnie, to wiemy, że to, czyli miłość. Aktor Marek Kondrat powiedział żartobliwie, że przysięgę małżeńską powinno się składać nie wcześniej niż w wieku 65 lat. Wtedy ma to jakiś sens. O sensie bycia razem, o codziennych lekcjach pokory i trudnym wybaczaniu w materiale naszej reporterki Agaty Ozgimyc już teraz opowiedzą Alicja i Kazimierz Sołtys ze Strzyżowa. Razem od 1966 roku. Jak zobaczyłam męża, żeśmy się poznali na dożynkach, no to faktycznie pomyślałam, że to jest taki partner na całe życie. Początki, jak sama nazwa wynika, z jubileuszu 50-lecia były 50 lat temu. Przepraszam, 51. I jak w piosence Kunickiej, i tak się to zaczęło. Po roku doszliśmy do wniosku, że założymy rodzinę. I założyliśmy rodzinę w 66 roku. Po 2 latach pojawiło się pierwsze dziecko. Urodziła żona pierwsze dziecko. A w ogóle tośmy wychowali 3 dzieci. Radość nasza jeszcze jest w tym, że dzieci nawzajem się bardzo szanują. Mają szacunek dla siebie. To jest bezcenne. Mamy 4 wnuków. O rocznicach pamięta. Imieniny u nas mamy, wielu przyjaciół, także się też tak uroczyście obchodzi. 50 lat tośmy przeżyli. Nigdy się nie kłócąc, ale całe życie się sprzeczamy. Nigdyśmy w stosunku do siebie nie użyli słów uważanych za obraźliwe. I to nas praktycznie trzyma. Ktoś zapyta, a jak z cichymi dniami?
One też bywały, ale z moją żoną więcej jak 2 godziny nie wytrzymam. Zawsze podziwiałam w rodzicach, szczególnie w tacie, tą taką mądrość ojcowską, to, że zawsze trzymał całą rodzinę w ryzach, jedną ręką, twardą w dzieciństwie, może później troszkę już poluzował. Mamy natomiast zawsze podziwiałam, będę podziwiać tą taką matczyną miłość, bo zawsze potrafiła przytulić, przygarnąć, pocieszyć, wypłakać. Zawsze wiedziała, co powiedzieć, zawsze w trudnych chwilach była obok mnie, pomagała we wszystkim. Walentynki no to są raczej dla młodych. Miłe gesty, oczywiście. W sumie zawsze jest bardzo przyjemnie. Żonę kocham przede wszystkim za uczciwość, za to, że mamy bezwzględne do siebie zaufanie, za szacunek. Pochodziliśmy sobie, będzie się dobrze spało. No okej. Gdybym miała 20 lat, to nie życzyłabym sobie niczego innego, tylko tego, co mnie w życiu spotkało. Oglądacie Państwo Popołudnie z TVP3 Rzeszów. O miłości na dobre i złe już teraz porozmawiam z naszym gościem w studiu, Natalia Złotek, psycholog, psychoterapeuta. Witam Cię, Natalio. Natalio, podpowiedz nam, jak zostać parą, może niekoniecznie idealną, ale parą, która mimo upływu lat nie zamierza iść w przeciwne kierunki. To dobrze, że Pani mówi parą nieidealną, bo myślę, że to jest też taka podstawa, żeby mieć tą świadomość, że związek to nie jest coś idealnego, coś, kiedy jest tylko i wyłącznie miło i przyjemnie, ale że jest to jakiś proces, na drodze którego są różne etapy i wyzwania i kryzysy, które wspólnie pokonujemy. I myślę, że po takim pierwszym etapie, kiedy jest właśnie dużo ekscytacji i tak zwana ta miłość romantyczna, kiedy niekiedy wszystko jest cudownie, to ważne, żeby umieć przejść do takiego kolejnego etapu, kiedy trochę tej ekscytacji jest mniej, ale kiedy takim kapitałem na lata jest jakaś bliskość i intymność i zaangażowanie i jakieś zobowiązanie, czyli to, że jakoś siebie już znamy, lubimy i jesteśmy w stanie tworzyć taki związek. A które związki przetrzymują? Które są najsolidniejsze? Te, które oparte są na jakiejś logicznej kalkulacji, czy te, które były zawiązane spontanicznie? Myślę, że taka spontaniczność jest niezbędna, tak? Ta tak zwana chemia, która pojawia się na początku i która nas przyciąga. Natomiast w sumie psychoterapeuci mają taką odpowiedź na to pytanie, bo przeprowadzano takie badania, i gdzie właściwie państwo Gottmanowie już po 15 minutach rozmowy, przyglądając się rozmowie pary, byli w stanie stwierdzić, czy oni przetrwają, czy dojdzie do rozwodu. I chodzi o to, jakie para ma podejście do różnic i takich sytuacji jakichś konfliktowych. Kiedy oni sobie radzą i potrafią rozwiązywać różne spory konstruktywnie, to dobrze rokuje. Natomiast kiedy już szybko zaczynają się obwiniać, krytykować, kiedy pojawia się jakaś pogarda, czy też taka emocjonalna obojętność, czy mur, to na pewno nie rokuje to na długi, satysfakcjonujący związek. Organizujemy huczne wesela. Jak się rozstajemy, to lecą iskry. A jakie są przypadki takie, które Pani zapamiętała, rzeczywiście takich bardzo trudnych rozstań, bo Pani prowadzi też terapię dla par, dla małżeństw. Z jakimi przypadkami spotyka się Pani? Jakie są powody rozstań? Myślę, że pary w ogóle często zgłaszają się w takim momencie ostrym, kiedy są już tak sfrustrowane, tak zmęczone, kiedy właściwie każda rozmowa kończy się już kłótnią i to jest trudne, bo wiadomo, że w parze już często wcześniej zaczyna się coś psuć, ale dopiero kiedy jesteśmy pod ścianą, to jesteśmy skłonni wykonać ten krok. A jak psychologia podpowiada, jak dyplomatycznie się kłócić? Jest coś takiego jak dyplomacja w kłótni. Co zrobić, by ciche dni nie stały się cichymi godzinami?
To być może to, co już zostało powiedziane, to na pewno unikać pogardy, krytyki, obwiniania siebie. Jednak myślę, że niezmiernie jest ważna umiejętność dawania sobie też takich prezentów, że ja potrafię coś zrobić dla partnera, ponieważ jemu na tym zależy, mimo że mi się to nie podoba, i odwrotnie, że on też jest w stanie dać mi taki prezent i chociaż coś mu się nie podoba, to ze względu na to, że jestem dla niego ważna, to potrafi to dla mnie zrobić. Walentynki tuż, tuż. Zatem jest okazja, by taką miłość, jeżeli cały rok nie powiedziało się słowa kocham, jest okazja, by te dwa ważne słowa wypowiedzieć. Czy to święto jest potrzebne? A jeśli tak, to komu? Czy jest potrzebne? Powiedziałabym, że gdyby było potrzebne do tego, żeby sobie okazywać miłość, czy spędzać ze sobą czas, to raczej byłoby to niepokojące, czy wręcz niemożliwe, bo jednak jeśli cały rok jakoś w większości nam się nie układa, to żadne takie magiczne święto nie pomoże. Ale może być to jakaś taka dodatkowa atrakcja, czy miła okazja, żeby wspólnie ten czas jakoś dla siebie zorganizować. My mamy propozycję. Pani Natalio, bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. Drodzy panowie, drogie panie, podpowiadamy. Często jeden SMS o treści pełny ciebie w mojej głowie wystarczy za wszystkie SMS-y świata. Walentynki z pewnością napędzają koniunkturę handlową, ale pomagają też zapominalskim i nieśmiałym, bo okazuje się, że w XXI wieku mamy trudności z okazywaniem uczuć. Czy takie święto jest potrzebne? Sądowała nasza reporterka Kamila Korab. Czy lepiej być w związku, czy lepiej być singlem? Ja jestem singlem, więc na razie... A jakie są zalety bycia singlem? Szczerze mówiąc, nie ma. Człowiek jest niezależny, wiadomo, nie musi się nikomu tłumaczyć i tak dalej, robi tam, czy chodzi swoimi ścieżkami. Ale aczkolwiek fajnie jest, jak z tą ścieżką idzie z kimś. Jest ktoś, kto cię kocha, ktoś, kto zawsze, na kogo zawsze możesz liczyć. No nie wiem, no jak jest jakaś impreza, można z kimś pójść. O, walentynki się zbliżają. No to właśnie jest z kim spędzić, nie samotnie. Ja myślę, że jest się szczęśliwszym. Jaka jest taka recepta na długi, udany związek? Myślę, że szanowanie siebie, nie? I zaufanie. I rozmowa oczywiście. Miłości trzeba pomóc przede wszystkim. Nie można po prostu czekać, tylko trzeba pomóc. Wyjść gdzieś na jakieś spotkanie, gdzieś do klubu, poznać kogoś. Gdzie według was najlepiej znaleźć miłość, czy lepiej jej nie szukać? Na Politechnice Rzeszowskiej. A jesteście zdania, że lepiej być właśnie w związku, czy być singlem? No myślę, że lepiej jest być w związku. Lepiej w związku, tak, tak, dokładnie. Jest ta druga osoba po prostu, do której się przychodzi po ciężkim dniu. Tak. I która jest szczera przede wszystkim. Czy dla was takie święto jak walentynki jest w ogóle potrzebne, czy powinniśmy okazywać sobie miłość na co dzień? Wydaje mi się, że miłość powinniśmy okazywać sobie na co dzień. Mimo to walentynki są ważnym dniem, ponieważ w tym dniu możemy sobie jeszcze bardziej okazywać tę miłość. I to wszystko to jest takie bardziej spotkanie sam na sam z drugą osobą. Co jest najważniejsze właśnie w takim stażu? No co z takim? Żeby się nie kłócić, żeby był spokój i dzieci wychowywać, jak się to mówi. Dogadywać sobie tak trochę z rozkoszą dla żartów. Któż nie chciałby hipnotyzować głosem? Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że nad nim, jak nad dowolnym innym instrumentem, trzeba pracować. Dziś głos wyjątkowy i przykuwający uwagę brzmieniem jest na wagę złota. W naszym studiu kolejni goście: Anna Kniaziewicz, Patrycja Chmiel, Daniel Czarnota, z którymi porozmawiam o Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w Meloniku. Witam państwa. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Kto nosił taki melonik? Charlie Chaplin oczywiście i Liza Minnelli. Czy państwa Rzeszowski Festiwal jest taką szansą, jest takim oknem na świat dla tych ludzi, którzy chcą zmierzyć się z takim repertuarem, repertuarem trudnym, bo jest to piosenka filmowa, musicalowa i aktorska? Myślę, że jak najbardziej. To jest początek ich drogi. I myślę, że to jest taki zalążek i początek gdzieś, gdzie będą mogli dalej się rozwijać i pokazywać swoje umiejętności wokalne. Piosenka aktorska jest bardzo trudnym zadaniem do odśpiewania, bo wymaga pewnych zdolności, pewnych umiejętności. Krystyna Janda mówiła, że to wyścig z myślą, a nie z instrumentem muzycznym, że piosenki aktorskiej od tak nie można się nauczyć. A jaki repertuar wybierają młodzi artyści, którzy stają u państwa na scenie
i chcą zaśpiewać, chcą się zaprezentować? To jest uzależnione od kategorii wiekowej. Nasz festiwal reprezentuje trzy kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria 13-15 lat i tutaj występuje w przewadze piosenka musicalowa bądź filmowa. Druga kategoria to 16-18 lat i tutaj pojawia się piosenka aktorska, ale nie tak często jak w trzeciej najstarszej kategorii 19+, gdzie tam przewaga jest właśnie piosenki aktorskiej. Patrycja, ty 2 lata temu uczestniczyłaś w festiwalu, w tym roku też. Co wybrałaś? Co usłyszymy 16 lutego? 16 lutego będzie tak bardzo komediowo, ponieważ zaśpiewam piosenkę Milord, tylko nie po francusku, ale zrobiłam właśnie polską wersję, więc na pewno będzie komicznie. Panie Danielu, ile osób zmierzy się tego dnia na scenie? Kim są uczestnicy? I jak, po czym można poznać dobrego wokalistę? Do ścisłego finału tegorocznej edycji zakwalifikowało się 52 wokalistów z 22 polskich miast. Warto tutaj dodać, że w tym roku było dużo trudniej niż w latach poprzednich, ponieważ po raz pierwszy festiwal miał taką formułę dwuetapową. Wcześniej odbyły się eliminacje, do których zgłosiło swoje nagrania 92 uczestników. Festiwalowe jury wybrało tych finalistów, którzy zaprezentują się na żywo przed rzeszowską publicznością i myślę, że w tym roku będzie też o co zawalczyć. Jest po prostu nagroda finansowa, statuetki jak każdego roku czekają na zwycięzców, więc myślę, że naprawdę świetna edycja nas czeka. Jest olbrzymia trema, bo jest to występ przed mieszkańcami Rzeszowa, ale też przed profesjonalnym jury. Kto w tym roku zasiądzie? Tego roku przewodniczącą jury będzie pani Magda Steczkowska. Wraz z nią w komisji jurorskiej zasiądą Robert Rosmus oraz Monika Szela. Więc tak jak pani wspomniała, trema może być dość duża, bo mamy tutaj do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami, jak każdego roku. I dlatego myślę, że tutaj uczestnicy będą musieli się trochę uzbroić w taki dodatkowy sposób, żeby te nerwy przezwyciężyć i tremę, ale ja będę trzymał kciuki za wszystkich, żeby każdy przezwyciężył tą tremę. Tak samo myślę, że jurorzy również będą tutaj starali się trochę złagodzić ten klimat, aby wszystko przebiegło w miłej atmosferze. A czym Państwa festiwal różni się od programów typu Talent Show? Jakie daje możliwości artystom? Jakie daje szanse? Nie porównujemy się do konkursów, powiedzmy, ogólnopolskich talent show, ale nasz festiwal przełamuje taką barierę. My jako organizatorzy pozwalamy i umożliwiamy uczestnikom bezpośrednią konfrontację z jurorami i takie konsultacje, które na pewno na przyszłość zaowocują. Dokładnie. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Przypominam, galę finałową Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Musicalowej i Filmowej odbędzie się 16 lutego. Mamy jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do Choryńca Zdroju, gdzie 18 lutego rusza Biesiada Teatralna. To spotkanie amatorskich teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu poezji, monodramów z całej Polski. Wystąpi m.in. Teatr Parabuch. To fragment jego spektaklu Trzy kroki do wieczności. Zobaczcie Państwo. Po co przyszedłeś? Za dużo pijesz. Dlaczego powiedziałeś, że cię dręczę? Zrób mi herbaty. Ten bazna? Kowalska leży na poruszce. No. Jakie wnioski, szanowny kolego? Kardiak arest. Bardzo dobrze. Będzie pan znakomitym patologiem. Tak. Ale najpierw wyjmijmy ten mózg. Ale po co? Ha! Rozumiem. To dla Gertrudy. Ależ tak, drogi chłopcze. Dla Gertrudy! Ha,
Pochwalony! Uśmiechnij się. Aniołki tak świetnie wymiatają. Mistrzostwo świata i okolic żaden nigdy nie zafałszował. Spójrz. Twoja żona. A czy są tam komary? Naturalnie, że są. Ja bym tego sukinsyna zgniótł, zmiażdżył. Zdaniem ekspertów w przypadku konkursów piękności rachunek zysków i strat wychodzi zdecydowanie na plus, a wybory Miss to dla ich uczestniczek ogromna szansa. Tyle, że skorzystać na niej mogą tylko te, które poza piękną twarzą i ciałem mają także do zaoferowania odpowiednio piękne wnętrze i umysł. Kto ma szansę włożyć koronę Miss Mielca i zaistnieć w świecie modelingu? Już teraz porozmawiam z organizatorami tego przedsięwzięcia. W naszym studio pani Edyta Gąsior, Piotr Durak, Szymon Burek. Witam państwa. Dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Czym różni się konkurs piękności od modelingu? O, przede wszystkim dziewczyny mają zaprezentować siebie, pokazać naturalne piękno, pokazać naturalną kobiecość. Jeżeli chodzi o modeling, tam dziewczyny nie prezentują siebie, tylko prezentują rzeczy, które zaprojektował ktoś, tak? Czyli no nie chciałabym tutaj kolokwialnie ująć, że są wieszakami, ale tak naprawdę one prezentują coś, a na konkursie piękności prezentują siebie. Ale konkurs piękności często otwiera drogę do modelingu. Co dzieje się z tymi dziewczynami, które u państwa zdobywają koronę? Śledzicie ich losy? Gdzie można zobaczyć dziewczyny? Na jakich okładkach, jakich czasopism, na jakich wybiegach? Zdecydowanie tak. Konkurs Miss Mielca, który trwa już od 18 lat, w tym roku jest 18 edycja, głównym celem jest konkursu to, żeby tym dziewczętom, które zgłoszą się, otworzyć później drzwi do kariery. I wiemy, że wiele kobiet, które pokazały się u nas, później robią tę karierę, zazwyczaj w modelingu, w różnych, prawda, na różnych wybiegach scen światowych, w Paryżu, w Chinach, w Szanghaju. Możemy podać przykładowe nazwiska? Od przykładowo Paris Maziarska na przykład, czy Sylwia Guzia. Sylwia Guzia. Mhm. Dokładnie, w tym momencie jest w Londynie, brała ostatnio udział w Liverpool Fashion Week. Paris, tak, myślę, że Paris jest takim najlepszym przykładem naszej mieleckiej modelki. W Indiach, w Delhi, w Chinach, różnego rodzaju Fashion Week i współpraca z dużymi koncernami. W latach 70. feministki mocno protestowały, że te konkursy odejmują kobietom, ale w tym momencie poddajemy wszystkich pod konkursy. Mamy wybory mistera, są organizowane wybory na najpiękniejszego niemowlaka. Czy możemy wytłumaczyć popularność takich konkursów? No, nasze konkursy, które organizujemy, chyba przyciągają i one też są takim magnesem. Pokazują też to, że my lubimy się jednak pokazywać i to chyba jest takie bardzo pozytywne zjawisko. I też historia naszego konkursu pokazuje, że warto to organizować, bo no, są ludzie, którzy chcą po prostu siebie oglądać. To jest takie bardzo pozytywne zjawisko w społeczeństwie. Powoli zmierzamy w kierunku gali. Są już wybrane kandydatki. Gdzie możemy obejrzeć te dziewczyny, które wystąpią 28, które nam się zaprezentują i w jaki sposób możemy uczestniczyć w tym konkursie? Czy możemy oddać głos? Tak, oczywiście. Już w tym momencie można głosować na Miss Internetu. Kandydatki można obejrzeć w internecie, na stronie Corso, na stronie tygodnika. Niedługo pojawią się również, jeżeli już nie są, na fanpage'u Miss Mielca. Dodatkowo pojawiły się już w tak, gazecie, były prawda? Prezentowane w wydaniu papierowym gazety, tak, które ukazało się w miniony wtorek. W ten wtorek również pokażemy sylwetki kandydatek, prawda, czyli będą całe postaci, żeby widzowie, czytelnicy mogli obejrzeć figury, prawda, tych dziewcząt. Podamy też informacje o ich zainteresowaniach, prawda, o tym, kim są te dziewczyny, żeby one nie były anonimowe. I można głosować zarówno za pośrednictwem SMS-u, wysyłając SMS-y z tytułem Miss i numer kandydatki po kropce na numer 7248 oraz wycinając kupony z tygodnika Corso. I to będzie, prawda, Miss Internetu i Miss Czytelników naszego tygodnika. A powiedzmy coś o samej gali. Jaka to uroczystość, kto wystąpi, w jakich układach zaprezentują się dziewczyny, jakie stroje będą nosiły? No, nasza gala już coraz bliżej, pod koniec lutego, 28 lutego o godzinie 17 w Samorządowym Centrum Kultury.
No, cały czas trwają przygotowania do naszej gali. Wiemy już, że wystąpią bardzo ciekawe gwiazdy. W tym roku to będzie Nick Sinclair, czyli taki amerykański wokalista, który już od pewnego czasu śpiewa i pracuje w Polsce. Będzie także Elżbieta Dębska, wokalistka operowa, znana z takich scen wrocławskich. Nasze dziewczyny zaprezentują się w kilku występach. Będzie to występ folkowy. Zaprezentują też suknie balowe, suknie wieczorowe, suknie ślubne. Tak więc tych pokazów naprawdę będzie bardzo dużo, będzie bardzo ciekawie. I to, na co większość panów chyba czeka, będą również stroje kąpielowe, prawda? Zawsze jest to takie clue występów, pokazów Miss Mielca. I na krótko, idealne wymiary? Myślę, że nie ma tak naprawdę idealnych wymiarów. To jest tak, że modelka czy kandydatka na Miss przy wzroście 1,85 m będzie miała zupełnie inne wymiary niż kandydatka, która ma 1,65 m, 1,66 m czy 1,67 m. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że idealne wymiary, tak, to jest 1,74 m i oczywiście słynne 90-60-90. Myślę, że to tak naprawdę nie funkcjonuje. Ona musi być po prostu piękna, proporcjonalna i naturalna. Kanon piękna się zmienia. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. A dla Państwa mamy fragment kroniki filmowej z 1958 roku. W wyborach Miss Polonia, które wówczas wygrała Zuzanna Cembrowska z Warszawy, uczestniczyła też Wiesława Pudłówna z Rzeszowa, która pracowała jako planistka WSK w Mielcu. 20 lat, 167 cm wzrostu, wymiary 89, 56, 90. Zapraszam, zobaczcie Państwo. Jeszcze jedno patriotyczne święto. Wybory Miss Polonii. Oczy całego narodu zawisły na tych biodrach i biustach. Od Bałtyku aż po Tatry trwają gorączkowe, twórcze przygotowania. Najwybitniejsi artyści modelują sylwetkę idealnej Polki. A naród wciąż pozostaje w dręczącej niepewności. I wreszcie nadeszła godzina rozstrzygnięć. Oto ludzie, którym z całym zaufaniem powierzyliśmy decyzję. A oto najpiękniejsze Polki. 8 brunetek i 2 blondynki. Ocena jury zaczyna się jak zwykle od nóg. Jedna z faworytek, Miss Warszawy. Miss Rzeszowa. Miss Łodzi. Miss Pomorza. Tego, co już odsłonił kostium, nie ukryje nawet najdłuższa suknia. Decyzja zapadła. Miss Warszawy. Zuzanna Cembrowska będzie reprezentować nasz mały, lecz bohaterski kraj w wyborach Miss Uniwersum. Jutro dowie się o tym cały świat. Tytuły wicemiss przypadły przedstawicielkom Łodzi i Krakowa. Program dobiega końca. Ja Państwu dziękuję za spotkanie. Zapraszam też na nasz profil na Facebooku, gdzie możecie Państwo obejrzeć fragmenty naszych programów. A żegnamy się z zespołem Strachy na Lachy. Muzycy już dziś wystąpią w studenckim klubie pod Palmą. Do zobaczenia. Nauczę się Twych szczególnych znaków. Żeby z Tobą być, chcesz, zbombarduję Kraków. Żeby z Tobą być na klacie, puszczę sobie włosy bujne. Żeby z Tobą być, błękitną włożę w mig koszulę. Żeby z Tobą być, ogolę się na łyso. Żeby z Tobą być, przestanę biec ku szczytom. Just